Cześć, witam Was na wideotesty.pl i zapraszam dzisiaj na recenzję klawiatury Thermaltake TT eSports Mecha G-Unit. Oczywiście, jak nazwa mówi, jest to klawiatura mechaniczna, tym razem oparta o przełączniki Cherry MX Black reagujące z siłą 60G. Cena takiej klawiatury to około 420 zł, czyli jeśli chodzi o klawiatury mechaniczne, jest to taka dość normalna cena. Jak widzicie, moi drodzy, klawiatura jest częściowo podświetlana. Zmniejszymy odrobinę oświetlenie, tak żeby było to lepiej widać. A więc zobaczcie, podświetloną mamy klawiaturę numeryczną, a raczej tylko cyfry 2, 4, 6 i 8, kursory, spację, klawisze WSAD, Shift oraz Control. Czyli takie klawisze najbardziej używane, najczęściej używane w grach. No i świecące mamy także logo TT. Teraz zobaczcie, w tym momencie mamy najjaśniejsze ustawienie. Tak wygląda wersja najciemniejsza. I mamy także możliwość wyboru pulsacji. Już Wam pokazuję, jak to wtedy wygląda. I widzicie, bardzo powolutku podświetlenie gaśnie, a następnie wraca do maksymalnej wartości. Zobaczcie, podświetlane mamy także kilka klawiszy, takie jak numlock, caps lock i scroll lock. Jak widzieliście, świecą dość intensywnie. Jeśli komuś takie podświetlenie jest niepotrzebne, można je w bardzo prosty sposób wyłączyć w oprogramowaniu. Zobaczcie, mamy też taką podstawkę pod nadgarstki, która jest odłączana. Jeśli chodzi o wielkość tej podkładki, to jest naprawdę ok. Jeśli położymy dłonie, można bez problemu pisać i korzystać. A przy okazji posłuchajcie, jak głośna jest ta klawiatura. Oczywiście klawiatury mechaniczne są głośniejsze od klawiatur tradycyjnych. W tym przypadku przełączniki Cherry MX Black co prawda nie są tak hałaśliwe jak na przykład wersja Blue, natomiast 60 gram potrzebne do aktywacji takiego przycisku powoduje, iż trzeba go dość mocno wcisnąć. No i druga rzecz, w momencie aktywacji czujemy bardzo silny opór i chęć powrotu takiego klawisza do swojej pozycji wyjściowej. Dlatego gra się na niej całkiem fajnie, a do pisania na takiej klawiaturze trzeba się po prostu przyzwyczaić. Jeśli chodzi o sam układ klawiszy, to zobaczcie, wygląda to tak. Mamy długi backspace, duży enter, tutaj krótki shift, po tej stronie długi. Spację mamy dość długą i poza tym mamy szereg klawiszy dodatkowych. Przede wszystkim, poczynając od lewej strony, 12 klawiszy gamingowych służących do programowania makr. U góry przełącznik trybu gamingowego, trybu zwykłego. Użycie tego przełącznika powoduje blokadę klawisza Windows w trybie gamingowym oraz 3 profile graczy. Na każdy z profili możemy ustawić kilkanaście makr. W sumie daje to nam około 60 kombinacji. Jeśli przyjrzycie się dalej, po prawej stronie mamy klawisze multimedialne. Cofanie do tyłu, do przodu, play, pauza oraz stop. Natomiast poniżej, głośniej, ciszej, wyłączenie dźwięku oraz kontrola podświetlenia. Możemy wtedy za pomocą przycisku regulować intensywność i tryb pulsacji. Klawiatura posiada także jedną przydatną rzecz. Zobaczcie, hub USB, dwa porty USB 2.0 oraz wyjście słuchawkowe i wejście mikrofonowe. Również przydatne. Kabel na porcie micro USB, oczywiście pozłacanym, jest odłączany. Jak to bywa u Thermaltake'a, wszystkie akcesoria gamingowe posiadają oplot. Oczywiście drugi koniec kabla zakończony jest również pozłacanym wtykiem USB. I klawiatura posiada takie miejsce do uporządkowania kabla. Możemy go sobie puścić tutaj dowolnie, tak jak nam pasuje. Przy okazji widzicie od spodu antypoślizgi. Mamy tutaj naprawdę
dużo gumek. Tu są 3. Na tej stronie jeszcze 3. Także 3 na podkładce pod nadgarstki. I mam także gumowane podwyższenia. Dzięki czemu klawiatura bardzo dobrze zachowuje się na blacie biurka. Po prostu nie ślizga się. Zróbmy teraz mały test. Jeśli mamy rozłożone podwyższenia, no zobaczcie, jest sposób jej ruszyć. A kiedy je sobie złożymy, no trzeba użyć naprawdę dużej siły, żeby klawiatura troszeczkę się przemieściła. Dlatego jeśli chodzi o antypoślizgowość, jak dla mnie jest rewelacyjnie. A teraz przyjrzyjmy się oprogramowaniu klawiatury. Mamy dwa tryby klawiatury. Pierwszy tryb to normalny, drugi tryb gamingowy, gdzie wyłączony jest klawisz Windows. Wszystkie ustawienia możemy skonfigurować dla trzech niezależnych profili graczy. Każdemu z klawiszy umieszczonemu na klawiaturze możemy nadać przeróżne funkcje. Funkcje te, pojedynczego klawisza, makra lub uruchamianie programu. Dostępny jest także system Instant Shift. Jeśli chodzi o nagrywanie makr, to jak we wszystkich klawiaturach Thermaltake'a jest ono banalnie proste. Wystarczy nazwać makro, wklepać odpowiednią kombinację klawiszy, łącznie z opóźnieniami i zapisać. Wtedy makro możemy już skonfigurować pod dowolny klawisz. Klawiatura nie jest co prawda w pełni podświetlana, jednak możemy wybrać kilka trybów świecenia, a także zaznaczać lub odznaczać strefy, które chcemy lub nie chcemy, żeby świeciły. Poza stałym światłem dostępny jest także efekt pulsacji. No i podsumowując, moi drodzy. Klawiatura Thermaltake TT eSports Mecha G-Unit nie jest to prawda nowym modelem na rynku, gość na nim już jakiś czas, jednak przez graczy jest to jedna z najbardziej cenionych konstrukcji, jeśli chodzi o klawiatury mechaniczne. No i ciągle jest warta polecenia. Przypomnę, cena około 420 zł, jak na mechaniki jest to standard. Mamy też klawiatury droższe po około 500-550 zł, zdarzają się też troszeczkę tańsze. Mimo wszystko produkty Thermaltake'a, seria TT eSports, jest to klasa sama w sobie, wysoka jakość wykonania, bardzo duża dbałość o szczegóły, fajne dodatkowe akcesoria. Jakie dokładnie są, możecie zobaczyć w rozpakowaniu, które również jest w pełnej recenzji tekstowej na portalu. No i moi drodzy, jeśli ta klawiatura Wam się spodobała, jeśli Was zainteresowała, zapraszam do pełnej recenzji właśnie na portal wideotesty.pl. Tam przeczytacie dużo więcej, zobaczycie zdjęcia. No i dowiecie się także konkretnych cen w sklepach internetowych. Dziękuję Wam za obejrzenie tej recenzji i pozdrawiam Was. Cześć!